Vlogmas dzień pierwszy. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a horse, horse, horse. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. What fun it is to ride in a horse, horse, horse. Co to był za weekend? Ach, Jezus, tak z nas zeszło. Totalnie, tak się cieszymy, że mamy to za sobą. Bardzo. No, zrobiliśmy ten roczek wcześniej tam z różnych powodów, ale bardzo się z tego cieszymy, bo gdybyśmy mieli jeszcze w grudniu robić imprezkę, to ja nie wiem, jakbyśmy to ogarnęli z vlogmasami i tak dalej, a tak to zrobiliśmy... Na pewno byśmy mieli lepiej ogarnięte vlogmasy. Tak. Ale przez to, że właśnie na czymś innym się skupiliśmy, to te vlogmasy jak zwykle nas zaskoczyły lekko. Tak, jesteśmy w ogóle do nich nieprzygotowani, nie wiemy jak to wyjdzie. No niestety, tak czasem bywa. Mamy nadzieję, że uda nam się 24 vlogmasy nagrać, ale zobaczymy. W każdym razie jest już po imprezce Liamka, zaraz możecie zobaczyć jakieś różne klipy. Ale najpierw troszeczkę może opowiemy, czy najpierw klipy? Najpierw klipy. Dobrze, więc zapraszamy was na imprezkę Liamka. Co nieco nagrywaliśmy, niedużo. No. Dzisiaj bardzo intensywny dzień, bo zjeżdża się do nas dużo osób. No może nie konkretnie do nas, ale do Świnoujścia. Bo dzisiaj rano już przyjechała... To jest piątek, w weekend zawsze dużo turystów jest. Tak. Przyjechała już do nas moja mama, żeby nam pomóc z Liamkiem. Niedługo będzie też Ola ze swoją rodzinką. I jeszcze dziadkowie Kacpra przyjechali. Też chyba jakoś, albo już są, albo zaraz możliwe, będą. Możliwe, że zaraz powinni być, no. Więc oprócz samego ogarniania w mieszkaniu, witania się ze wszystkimi, to właśnie jedziemy na salę, żeby dekorować ją na roczek Liamka, który jest jutro, a raczej jego imprezka, bo jak wiecie, robimy ją troszeczkę szybciej, tak po prostu uznaliśmy, że będzie dla nas lepiej, nie tylko dla nas oczywiście, ale też dla innych. Tak, głównie zrobiliśmy to z myślą o innych, z racji takiej, że Liamek urodził się 16 grudnia i nie chcieliśmy robić tego też 16 grudnia, albo wiecie, no dzień później, dzień wcześniej, z racji takiej, że po prostu nie chcieliśmy, żeby wszyscy jeździli w tym i z powrotem. No, zresztą, tydzień przed świętami, nie? To jest bardzo taki wyrwany tydzień, ten tydzień przed świętami i nie chcieliśmy jeszcze dokładać następnej imprezy w planie. Po prostu to był termin, który najbardziej nam odpowiadał i wydaje nam się też, że był najlepszy dla innych. Są też różne opinie na ten temat, że za wcześnie i w ogóle. Dla nas za bardzo nie ma to znaczenia, bo to jest tylko imprezka, a my roczek Liamka spędzimy po prostu też fajnie. W ogóle bardzo się cieszę, że będziemy mieć tak naprawdę 2 dni, żeby świętować jego roczek. To jest super opcja, polecamy. A jeszcze powiedz głośno, to może 2 prezenty będzie. A jak? To za rok. No, więc jedziemy teraz na salę udekorować. Porywamy się z motyką na co? Na słońce się na mówi? Na słońce, no. Z motyką na słońce, bo nigdy nie robiłam girlandy, a wymyśliłam sobie ogromną. W ogóle całą salę musimy udekorować, także... A mamy, ja mam wrażenie, że w ogóle mamy 10 rzeczy. Tak, tak. A sala jest ogromna, a my z tymi 15 balonami no bo jedziemy. Najważniejsza jest girlanda, a reszta to takie pojedyncze rzeczy, które jakby... w jedność się łączą. Zobaczymy, jak to w ogóle wyjdzie. Będziemy mieć praktykę na przyszłość. O. Mamy wszystkie gadżety. Zrobiłam taki piękny proporczyk. Oj, muszę wyjąć. Taki piękny proporczyk na krzesełko. Mamy girlandę, mam już roczek. Kapi będzie pompować balony. Niby ta pompka działa. Nie wiem, Misiu, ale lepiej niż działa. O, widzisz? Nie narzekaj. To trzeba tak, patrz, ucieka od razu. No to musisz, wiesz, złapać dobry rytm. Tutaj mam pierniczki nasze. Będę je... przewiązywać takimi podziękowaniami. No i do roboty się bierzemy, bo nie mamy czasu. O, takie mam tutaj pierniczki, karteczki z napisem dziękuję i będę właśnie je przewlekać. Tu mamy tonę balonów jeszcze do napompowania. Dużo takich małych już napompowaliśmy i rzuciliśmy tam z boku. Pompujemy teraz średnie. I kupiliśmy specjalnie coś takiego. Po pierwsze, kupiliśmy tamtą pompkę, która w ogóle jest, tak, jest taka, takiej badzie, że szok. No i coś takiego, przyrząd do wiązania balonów i ten przyrząd nas przerasta, w ogóle on nas przerasta, kompletnie nie potrafimy z niego korzystać, więc wiążemy właśnie tak po barbarzyńsku. Zobaczcie, jak pięknie. Jeszcze nie jest skończone, ale hej, to nasza pierwsza girlanda i uważam, że poszło nam super. No. Jestem zaskoczony, że wygląda nawet prawie tak jak na zdjęciach, jak kupowaliśmy ją. Tak, co prawda zeszło nam bardzo dużo godzin. Zróbmy, która jest godzina. Aktualnie jest 17.30, my tu jesteśmy od 13.30. No jakoś tak. 4 godziny z tym walczymy.
A za chwilę będziemy mieć gości. Patrzę, czy tam nie widzą. Nie widzę nic. Ja też nie widzę żadnej rodziny. Mm. Ani jakiejś samotnej matki z luzkiem. Mm. Przyjdzie do nas Ola. Na przyjdzie... pewno z Milą, bo widziałam na zdjęciu wózek, ale nie wiem, czy tak. Miała przyjść pomóc i przyjdzie na gotowo. No właśnie. Tak to jest. I jest wielki dzień. Jesteśmy już na sali, niedługo będą przychodzić goście. Za nami girlanda Liamka. Podoba nam się. Jak na pierwszy raz wygląda to moim zdaniem naprawdę dobrze. Zrobiliśmy to kozacko. I uwaga. Tylko 6 godzin. Prezent od babci. 6-3 AMG. Podoba ci się? A ty jak jesteś ubrany? Ślicznie. Przepięknie. Tam twoi goście będą siedzieć. Super. The great yellow sun. Reflecting in your deep blue eyes, the day has begun. You spin around, you spin around, you laugh to yourself. And I see you shine in every color, resting your head in my arms. You sing la la la. Prawdziwej przyjaźni. Jedyny dowód na to, że widzimy się od 3 dni, to jak właśnie wychodzą od nas z mieszkania i wracają do Bolesławca. Nie dla wyświetleń. Nie. Mm-mm. Dobra, pa. Na. Więc tak wyglądała ta nasza safariowa imprezka przed urodziny, tak wyglądały. Wiecie, oglądam meczek sobie teraz. Codziennie te 4 mecze praktycznie każdy oglądał jak mogę. Tak, bardzo się cieszymy. Wszystko wyszło w zasadzie tak jak chcieliśmy. Mhm. Goście byli zadowoleni, tak. My jesteśmy zadowoleni. Jakie są twoje odczucia? Bo moje odczucia są jak najbardziej pozytywne z tego. Nie, też, tak, bardzo mi się podoba. Udało nam się, nie było, naszym zdaniem, nie było czegoś takiego, że kurde, to mogliśmy zrobić, nie zrobiliśmy, tak. Zapomnieliśmy. Jedna rzecz taka jest. Co? Ale to jest tak mały szczegół, ja o nim pamiętałam, ale zignorowałam w pewnym momencie. Serwetki na stole były niebieskie, a mogły być zielone. Bardziej by pasowały. A to jest jedna, jedyna rzecz. Widzicie, ja nawet nie zauważyłem o takich rzeczy. A tak to wszystko poszło po naszej myśli, a uwierzcie mi, że ja byłam tak zestresowana tym dniem. Co się na chacie działo pół godziny przed naszym wyjazdem po tort? Ale tylko pół godziny. Tak, wytrzymałam długo. To trzeba otwarcie powiedzieć. O 12, do 12 mieliśmy odebrać tort. Mieliśmy być chwilę po 10, ostatecznie byliśmy chwilę przed 12. I około pół godziny właśnie przed wyjazdem po tort Okcia się odpaliła. Ale to było tylko pół godziny, potem jej zeszło. Jak się okazało, że dojechaliśmy przed czasem po tort. Udało. Że wszystko jest ogarnięte, balony stoją. Było już okej. Tak, ale dlaczego się stresowałam? No po pierwsze impreza. Po drugie to była pierwsza impreza naszych rodzin, taka połączona. Po trzecie to była pierwsza impreza od lat, na której byli oboje moich rodziców, tak się mówi. Oni są rozwiedzeni i ja tak się strasznie stresowałam tym momentem. Myślę, że zrozumie mnie każda osoba, której rodzice są rozwiedzeni i to niekoniecznie w takich przyjacielskich relacjach, więc bardzo mnie to stresowało, ale było spoko. No i jeszcze czwarta rzecz to, że to były pierwsze urodziny, tak. Pierwszego synka, to wiecie, wszystko znacznie bardziej jest Chcieliśmy, stresujące. Żeby było idealnie, ale już z nas zeszło, możemy się teraz skupić na vlogmasach. Wow, mamy 5 minut. Nie mamy intro jeszcze. Widzieliście też, że odwiedziła nas Ola ze swoją rodzinką. Bardzo się cieszę, że udało im się wszystkim być i że byli z nami w tym dniu, bo to jest takie fajne, że wiecie, ja się tak z Olą zaprzyjaźniłam przez internet, a teraz jest jakby częścią rodziny, jest taką ciocią Liamka, chociaż przyszłą teściową, ale na razie jest ciocią. I na odwrót też tak samo to działa, przynajmniej mamy takie wrażenie, bo jesteśmy zapraszani czasem na jakieś imprezy. Czasem. A jeżeli zastanawiacie się, gdzie jest główna gwiazda ostatniego eventu, to jest na spacerku z pradziadkami, więc mamy chwilę dla siebie. Mamy luzik przez nas najbliższe, no nie wiem, może z 20 minut jeszcze. Szykujemy powoli Liamka do spanka.
I teraz jak zaczęliśmy właśnie te vlogmasy z nim już tym razem, to przypomina nam się ten poprzedni vlogmas i to poprzednie odliczanie. I jak właśnie zaczął się 1 grudnia i przez to, że wiedzieliście, że rodzę w grudniu, no to wszyscy już obstawiali każdy możliwy jeden dzień grudnia. To na pewno dzisiaj, to na pewno jutro, to na pewno już było wczoraj, tylko jeszcze nie wiemy. Szczególnie jak na przykład nie było żadnej informacji na story czy coś, jak nie nagraliśmy jakiegoś storiesa, to tam wtedy było, oho, ja czuję, że to już. Albo jak dodałam zdjęcie, ktoś napisał, że to na pewno dodał Kapi, bo nie ma hashtagów, więc na pewno Ogdzia już urodziła, ale nie. A jeszcze kolejną rzeczą jest to, że obstawialiście imię i to, że nie trafiliście kompletnie w vibe imion, jakie preferujemy, to jedno, ale obstawialiście, że z racji takiej, że urodzi się w grudniu, to na pewno będzie miał na imię Mikołaj. To tak po najniższej linii oporu, nie? Tak jakby w marcu urodziła się w dziewczynka i musiała być to Marzena. No. Ja bym prędzej dziecko nazwała Mikołaj, gdyby się urodziło w lipcu, a nie w grudniu, bo to jest takie naznaczenie go, jakby się urodziło, nie? W grudniu. Taki obwióz. Jakby rodził się 6 stycznia i musiał być to Kacper, albo Melchior, albo Baltazar. Liam, czy idziesz spać? Dzień dobry! Hello! Ale przed spaniem jeszcze kalendarz adwentowy! Proszę! Tu jest prezent dla ciebie, hej! Zostaw książeczki! Jezu! Gościu! Tak. No. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Tak trzeba żyć. Przynajmniej ćwiczę chodzenie w bok. No. Jeszcze trochę. Brawo! Zobacz, co to jest? Proszę. No, zajrzyj do środka. Dobra, Liamek. Nie chcesz wyciągnąć, to ja ci wyciągnę. Zobacz. Książeczki są fajniejsze. Wow, zobacz, co ja tu mam. To nowe autko. Albo autobus. Nie, wóz strażacki chyba. Podoba ci się? Chyba tak. Chyba fajne autko. O, idealne do jedzenia. Wyślij faceta po kalendarz adwentowy, bo oczywiście na ostatnią chwilę, jak zawsze, to przyniesie ci... Okej, dobra, z wedla jeszcze na pewno będzie dobry. A to jest drugi. Z autkami. Z jakimiś marnymi ciasteczkami. No, mamy chłopca i patrz. I będzie... Co to jest w ogóle? Jakaś figurina jeszcze. Wow! Masakra, ale przynajmniej bez oleju palmowego, wow! No i jest Disney Kitchen jeszcze na dodatek. No, totalnie. Dobra, otwieramy. To rozumiem, że ty jako męski reprezentant otwierasz te auta, a ja tak otwieram wedla. No, tak, tak. Dobrze. Nie będę słuchał twojego jadolenia życia. Jeden. Nawet go nie spróbujesz. Dobrze, trudno. O, jaki cute Mikołajek, zobacz. Gdzie wiem? A ty już oczywiście wypatrzyłeś, no Boże, zero zabawy. Jaki cute! No ale to pokaż. Jakie ciastko! Wow, jakie... Wow. A dasz mi spróbować. Wow. Proszę, no Happy, ale ty jesteś chamski. Już spróbujesz. No bo nie, bo dobra. Ty nie spróbujesz jutro.